Cześć, witam w kolejnym odcinku Największych Górskich Tragedii. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, bo poświęcony najwybitniejszemu polskiemu himalaiście, Jurkowi Kokuczce. Z tej okazji, jak widzicie, mam nawet specjalną koszulkę z wizerunkiem Jurka Kokuczki. I tak tą koszulkę można dostać na stronie Power Canvas, gdzie jest cała seria poświęcona Jurkowi. Także zapraszam w odwiedziny, ja znalazłem tą koszulkę właśnie na tej stronie. W dzisiejszym odcinku skupię się głównie na wyprawie na lotce w 1989 roku. Jak wiemy, była to jego ostatnia wyprawa. Nie chciałbym się koncentrować na całym życiu i przybliżaniu sylwetki Jerzego, bo to zajęłoby kilkadziesiąt minut. Tam jest tyle ciekawych historii. To była tak barwna postać, że nie da się tego powiedzieć w kilkanaście minut. No chociażby to, że jak zaczynał pierwsza wyprawa w Góry Wysokie w Denali w Kanadzie, to doznał poważnych odmrożeń. Wielu sądziło, że się po prostu nie nadaje do wspinaczki wysokogórskiej i taka panowała na początku opinia, że po prostu jest dobrym wspinaczem, ale kompletnie się nie nadaje na duże wysokości. Jak wiemy, później zaprzeczył tej teorii i w Górach Wysokich sobie radził rewelacyjnie. Także zapraszam na dzisiejszy materiał, a jak widzicie, nowa fryzura, ale nie tylko fryzura jest dzisiaj nowa, bo też jest nowe intro. Także bardzo mnie ciekawi, co myślicie o tym intro, czy jest lepsze od poprzedniego. Wiem, że było dużo skarg, że nie pasuje muzyka do tematyki, także mam nadzieję, że teraz jest trochę lepiej. I czekam na wasze opinie. Jak coś, to z powrotem wrócimy do poprzedniego. Także dajcie znać, które wolicie. Jerzy Kokuczka bez wątpienia stanowił przykład postaci wybitnej, dla wielu po dziś dzień kontrowersyjnej. Jednak jednego nie można mu zarzucić. Do historii przeszedł jako symbol nieustępliwości w realizacji własnych marzeń. O tym ciekawym człowieku mógłbym stworzyć nie jeden materiał, ale całą serię. Jego niezwykłe osiągnięcia budzą podziw i szacunek. Imponuje ilość wypraw, przyciąga barwna osobowość. Codziennością Jerzego Kokuczki były szalone decyzje i niebezpieczne sytuacje, bowiem góry były jego życiem i największym wyzwaniem. W dzisiejszym materiale, z okazji rocznicy 71. urodzin, które Jurek obchodziłby wczoraj, postanowiłem przybliżyć wam ostatnią wyprawę, w jakiej miał okazję uczestniczyć. Osiągnięcie korony Himalajów zajęło mu 8 lat. Było to rzeczywiście sprinterskie tempo. Został drugim zdobywcą wszystkich 14 ośmiotysięczników. Pierwszym był oczywiście Reinhold Messner. Jednak jemu ten wyczyn zajął aż 16 lat. Większość ludzi sądziła, że Polak odpocznie, zwolni i przestanie tak mocno ryzykować. Jednak Kokuczka na takie stwierdzenia odpowiadał: to byłoby zaprzeczenie wszystkiego, co robiłem do tej pory. W 1989 roku swoją przygodę z Himalajami chciał zakończyć w spektakularny sposób Reinhold Messner. Za cel wyznaczył zdobycie dziewiczej południowej ściany Lhotse, uważanej przez niektórych za największe wyzwanie, jakie pozostało do osiągnięcia, jeśli chodzi o ośmiotysięczniki. Do wyprawy zaprosił najlepszych wspinaczy. Niektórzy nawet byli zaskoczeni, że w tej grupie zabrakło Jerzego Kokuczki. Miejsce znalazło się za to dla innego Polaka, Krzysztofa Wielickiego, który dostał wolną rękę w doborze partnera. Tym sposobem zaproszenie dostał Artur Heiser, wieloletni partner Jurka Kokuczki. Warunki na południowej ścianie były bardzo trudne. Dream Team Messnera podzielono na cztery małe, ale bardzo mocne zespoły, które z czasem rezygnowały jeden po drugim. W końcu w ścianie zostaje już tylko jeden duet: Krzysztof Wielicki i Artur Heiser, którzy po osiągnięciu 8150 metrów i po biwaku na tej wysokości ruszają w górę. Dochodzą na wysokość 8300 metrów, jednak pogarszające się warunki pogodowe, a także widok grani pokrytej lodem, pełnej niebezpiecznych nawisów śnieżnych, sprawił, że zrezygnowali z ostatecznego ataku. Po nocy w jamie śnieżnej zdecydowali się schodzić do bazy. Messner nie ma wyjścia. W obecności ekipy filmowej, towarzyszącej najsłynniejszemu himalaiście, musi przyznać się do porażki. Wycofuje się z Lhotse. Zamiast współpracy, która w przypadku tak potężnej ściany jest konieczna, zbyt wiele było na tej wyprawie gwiazdorstwa, a także prywatnych gier. Dream Team Messnera niestety nie zagrał najlepszego meczu, powiedział Krzysztof Wielicki. Wiadomość szybko obiegła cały świat. W mediach rozpoczynają się spekulacje. Skoro Messner nie dał rady, to kto może temu sprostać? Kokuczka? Niektórzy twierdzą, że Jurek zazdrościł słynnemu trollczykowi popularności oraz faktu, że kręci się o nim filmy i pisze książki.
W Polsce również zaczęły pojawiać się głosy, że to Jurek w końcu pokaże Reinholdowi, kto z ich dwójki jest lepszym wspinaczem. Myślałem o tej ścianie wielokrotnie. Pierwszy raz zobaczyłem ją na fotografii Szymona Wdowiaka, która była planem wyprawy, chyba właśnie Lotce 74. Patrzyłem na nią jak na ładny obrazek, z ładną formacją ściany, ale tak odległą od rzeczywistości i możliwości, że mogłem ją odbierać tylko jak ładny obrazek, pisze w swoim pamiętniku. W pamiętniku Jurek zanotował: moja decyzja była prawie natychmiastowa. Południowa Lotce. Nie jest to dla niego pierwsze spotkanie z tą ścianą. W 1985 roku wraz z Pawłowskim, Wielickim i Hołdą znajdowali się blisko wierzchołka, jednak załamanie pogody zmusiło ich do odwrotu, podczas którego zginął Rafał Hołda. Jerzy wiedział, że aby sprostać temu wyzwaniu, potrzebuje bardzo mocnego partnera. Jego pierwszy wybór, którym zapewne byłby jego wieloletni towarzysz, Artur Heiser, był nieaktualny, ponieważ Heiser dochodził wówczas do siebie po trudach niedawnej wyprawy na Lotce. Podobnie sytuacja wyglądała z Krzysztofem Wielickim. Kilku innych himalajstów również odmówiło wzięcia udziału w wyprawie. Przyczyną takich decyzji była tragedia, która miała miejsce w maju tego samego roku pod Lola, w której zginęło 5 słynnych polskich wspinaczy. W końcu o pomoc w zorganizowaniu wyprawy Kukuczka poprosił Ryszarda Wareckiego. Z końcem sierpnia polscy himalaiści w składzie Jerzy Kukuczka, Ryszard Pawłowski, Ryszard Warecki, Maciej Pawlikowski, Przemysław Piasecki i Tomasz Kopyś lecą do Katmandu. Warecki skomentował później skład osobowy wyprawy w ten sposób: to był bardzo przypadkowy skład. Słaby, kiepski, niezgrany, niedobry, złapanki, na siłę, wbrew logice. Chociaż patrząc na nazwiska, słowa te wydają się przesadzone, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że zespół był bardzo niezgrany i przypadkowo dobrany. Wspinaczki nie ułatwiały ekipy filmowe, polska i włoska, śledzące wszystkie działania w bazie. Nieprzyzwyczajeni do wszechobecnych kamer wspinacze czuli frustrację, widząc, że są śledzeni na każdym kroku. Dwa zespoły działały na górze. Jurek początkowo próbował skłonić resztę uczestników do wybrania jeszcze trudniejszej drogi na południowej ścianie, lecz nigdy nie zgodził się na takie ryzyko. Kukuczka wspinał się więc w parze z Ryszardem Pawłowskim. Nagle dochodzi do wypadku. Jurek spada kilkanaście metrów, cudem udaje mu się złapać starą poręczówkę i zatrzymać lot. Boże, czuwasz nade mną, podarowałeś mi drugie życie, zapisał w pamiętniku, opisując całe zdarzenie. Był środek października i warunki pogodowe powoli pogarszały się, zwiastując nadejście zimy. Jednak gdy nagle wyszło słońce i pogoda się poprawiła, Jerzy zaproponował kolejno wspinaczom wspólne wyjście w górę. Większość odmówiła. Zgodził się jedynie Ryszard Pawłowski i to on 23 października z Kukuczką doszedł do ostatniego obozu na wysokości około 8000 metrów, w którym dwaj śmiałkowie spędzili noc. Następnego ranka po skromnym śniadaniu himalaiści ruszyli w górę. Prowadził Jurek, szli sprawnie i szybko. W pewnym momencie, kiedy Kukuczka znajdował się 50 metrów nad partnerem, Ryszard Pawłowski zauważył, że ten zaczyna się osuwać. Nie mając niemal czasu na reakcję, Ryszard skulił się w sobie, czując mocne szarpnięcie. Lina pękła, Jurek spadł. Pomimo zakładania asekuracji, te pod ciężarem spadającego człowieka zaczęły kolejno odpadać od ściany. Gdyby lina nie pękła, Jurek prawdopodobnie pociągnąłby w przepaść również swojego partnera. Pawłowski widział toczące się bezwładnie ciało do podstawy ściany. Od razu wiedział, że to już koniec. Przed nim było teraz samotne zejście do bazy, w której uczestnicy zmieniali się przy lornetkach, wciąż obserwując ścianę i wypatrując kolegów. Od ponad doby nie było z nimi kontaktu, bo Kukuczka miał ze sobą radiotelefon i spadł wraz z nim. 24 października po południu na grani dostrzeżona zostaje jedna sylwetka. Schodziła szybko. Pierwsza myśl obserwatorów to zapewne Kukuczka. Naprzeciw samotnego wspinacza wychodzi z bazy grupa wspomagająca. Maciej Pawlikowski i Przemysław Piasecki ruszyli w górę, na wszelki wypadek, gdyby schodzący potrzebował pomocy. Po kilku godzinach do bazy zgłosili krótki komunikat. Jurek odpadł. Wyprawa zostaje zakończona. Do Polski wysłano telegram o znalezieniu zwłok i pochowaniu ciała. To ważny fakt w tej tragicznej sytuacji, aby rodzina Kukuczki mogła otrzymać świadczenia socjalne, gdyż status zaginionego pozbawiłby ich takiej możliwości. Prawda jest jednak taka, że nigdy nie odnaleziono ciała Kukuczki. Jerzy Kukuczka zginął na szczycie, który otworzył jego drogę do korony Himalajów i Karakorum. 4 października 1979 roku stanął na wierzchołku Lotce, zapoczątkowując tym samym drogę, która wiodła go przez kolejnych 13 szczytów ośmiotysięcznych, aby na końcu ponownie powrócić na Lotce i tam zakończyć tak dramatycznie swe życie.
Kiedy zginął, jego starszy syn Maciek miał 9 lat, a młodszy Wojtek 4. Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeśli Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji kanału, a także na mojego Instagrama, gdzie nie spamuję raczej codziennie zdjęciami. Wrzucam tylko, jak jestem na jakiejś wycieczce w górach. Jeśli kogoś zainteresował temat Jurka Kukuczki, to odsyłam Was do dokumentu Jurek, który można oglądać za darmo na platformie VOD, a także jest jeden odcinek serialu Himalaiści, jest to taki dokumentalny serial. Jeden odcinek jest poświęcony właśnie Jurkowi, tytuł tego odcinka to Zerwana lina. Na pewno znajdziecie za darmo do oglądnięcia ten odcinek. No i cóż, do zobaczenia w przyszłym tygodniu w następnym odcinku Największych Górskich Tragedii. Mam nadzieję, że intro Wam się spodobało. Trzymajcie się, cześć!